Gmina Trzebieszów zaprosiła mieszkańców na dożynki. Święto plonów odbyło się w Celinach. Szanowni Państwo, widzimy się dzisiaj tutaj z okazji dożynek. Dożynki gminne w Trzebieszowie. Rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą świętą, a obecnie świętujemy na placu przed strażnicą w Celinach. Rozpoczęliśmy od przemówień, od wręczenia nagród dla rolników, bo dzisiaj jest święto przede wszystkim rolników. To nie był łatwy rok dla rolników, nawet można powiedzieć, że był bardzo trudny. Po pierwsze susza, po drugie warunki rynkowe, więc tym bardziej dziękuję serdecznie rolnikom za ich trud, za ich wkład włożony w pracę na roli, ponieważ z ich pracy my mamy chleb. Także dziękuję serdecznie. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Pastwiskami ciągnący dym. Wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Przygotowałyśmy pyzy z soczewicą, z surówką, ogórek kiszony, do tego pierogi ruskie. I z Googlem? Z ziemniakami. Z ziemniakami? Tak, oczywiście. My wszystko robimy z pasją. Świerczewianki się napracowały, teraz proszą przelew mały. Pyszne. Nasz chlebek, smalczyk, pyszne dania, soczki, woda mineralna z cytrynką, ogórki małosolne, przetwory zimowe. Częstujcie się smacznego. Jesteśmy kołem gospodyń z Nurzyny. Przygotowałyśmy przepyszne pyzy, pierogi, smażone z kapustą, z soczewicy, gołąbki, pasztet z cukinii, chlebek swojski, ogórki małosolne, mamy swoje przetwory, sękacze. Dziękuję serdecznie wszystkim sołectwom, kołom gospodyń, które przyczyniły się i zorganizowały tutaj swoje stanowiska, wystawiły swoje produkty i częstują naszych gości. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Yeah.